Witam Was, kochani, serdecznie z tej strony Yuken. A dzisiaj, moi drodzy, ponieważ mówiłem to Wam w poprzednich odcinkach, to jest odcinek z levelowania konta, czyli założyłem całkowicie nowe konto po to, aby pokazywać Wam, czy też razem z Wami, levelować to konto, pokazywać, co robię praktycznie krok po kroku, jakich błędów unikać. I co mówiłem w poprzednim odcinku, poprzednich właściwie kilku odcinkach, nie było dostępnych misji z potworami, co mnie bardzo dziwiło. No ale wszedłem na skalne jezioro, na którym spędziliśmy czas w ostatnich odcinkach. Odblokowała mi się misja z szalonookim buffalo na samotnej gwieździe, więc w tym odcinku będziemy robili przygotowania. No są dosyć proste, moi drodzy, oczywiście musicie sobie zaznaczyć. Obserwuj misję. Samotna gwiazda, niewidzialna żyłka, czyli mamy jechać do samotnej gwiazdy i wyłowić kłębek żyłek wędkarskich i włożyć je po prostu do plecaka, tak? Tyle. Więc nie ma... I tutaj macie ładnie pokazane, idź do samotna gwiazda. Oczywiście, moi drodzy, podróżujemy, sprawdźmy, bo będzie Wam do tego potrzebne, będzie Wam do tego potrzebny spinning. Proszę bardzo, mamy spinning, mamy, zobaczymy. Jeszcze ewentualnie coś cięższego, ale myślę, że damy radę z tym. Będzie to też test, bo nie mam innej blachy, no ale z samotną gwiazdą jest, moi drodzy, ten komfort, że jest to jedyne darmowe łowisko i możemy sobie wchodzić, wychodzić, jak nam się, kochani, moi drodzy, podoba. Nie ma tutaj znaczenia w tym przygotowaniu, o jakiej porze będziecie łowić, ponieważ waszą rolą będzie łowić nie rybę, a kłębek żyłek wędkarskich. Także, moi drodzy, mamy ten spinning, zobaczymy, jak mi się uda nim daleko rzucić. Po prostu stajecie sobie tutaj przy pomoście i rzucacie, nie ma tragedii, słuchajcie, i rzucacie w te lilie wodne, moi drodzy. Cyk, możecie na szybkim, proszę bardzo, jest zaczep, na szybkim przeciągacie i tak 5 razy, aby złowić te rybki. No tutaj ktoś bardzo nieładnie się zachowuje, także schowamy ten czat. Zielona żaba. No akurat zielonej żaby nie chcemy. Chcemy kłębek żyłek wędkarskich. No i to na tym polega, kochani, cała misja, że stoicie na pomoście, rzucacie spinningiem na szybkich obrotach i po prostu macie wyłowić kłębek żyłek wędkarskich i wsadzić go oczywiście do plecaka. Żaby, jak widzicie, nie możecie. Oj, nic nie złowiliśmy. Nic, moi drodzy, nie złowiliśmy. Może bliżej tutaj brzegu. Na pewno z jednej i z drugiej strony to się uda. Jeszcze jak robiłem tą misję na poprzednim koncie, kochani, to nie było tutaj czegoś takiego jak wyławianie żaby. Także jest to jakaś nowość po aktualizacji gry. Bo jak robiłem tą misję do szalonookiego buffalo, żaby nie wyławiałem, moi drodzy. Nie, znowu żabę złowiłem. Nie, jest, proszę. Kłębek żyłek wędkarskich i chwast. To jest to, co macie zatrzymać. 5 razy. Macie to, moi drodzy, kochani, wyłowić i będziecie gotowi do misji. I oczywiście kolejny odcinek jak najbardziej będzie odcinkiem z łapania szalonookiego buffalo. To myślę robił w postaci konkretnego odcinka. Pokażę Wam i przetestuję pewną ciekawostkę, którą wodna lilia. Tu możemy akurat ją zatrzymać, jakieś miejsce w plecaku skończy, to usuniemy, ponieważ też, kochani, jest taka misja, żeby łowić wodne lilie, łowić różne wodorosty. Za to też się, kochani, monetki dostaje, także jak już złowiliście, to warto zatrzymać. Zawsze z tego plecaka można usunąć, a zawsze tam parę monetek może wlecieć, nie? Także polecam, polecam serdecznie. Kłębek żyłek. No i widzicie, mamy dwie. Na liczniku nam pokazuje, nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii, no ale pokażę Wam całość, jak robię. Możecie oczywiście w komentarzu się podzielić, jak Wam się podobają te moje poradniki, czy jeszcze coś chcielibyście wiedzieć. Oczywiście skończymy szalonookiego buffalo, ponieważ odblokowała mi się misja z Czechami. Będziemy w Czechach też potwora gonili. No niestety nie da się tego zrobić. O, tutaj pusty przebieg. Jak widzicie, kochani, nie da się tego niestety zrobić po kolei. Chciałem tą samotną gwiazdę zamknąć, robiąc potwora, no ale gdzieś tam takie zasady gry są, że widocznie po chyba trzecim łowisku, które odwiedziłem, dopiero nam się potwory odblokowują. No, nie będziemy tutaj z tym dyskutowali, okej, okay, no ale jak widzieliście, porobiłem dużo, dużo, wodna lilia, spoko. Jak widzicie, porobiłem bardzo dużo różnych zakupów i tak naprawdę finansowo nie stoję najlepiej, bo
na upartego, jakbym chciał nawet iść na skalne jezioro w tej chwili, to bym na nie nie poszedł, bo nie mam 2000 gotówki. Także dlatego chcę też między innymi zrobić tą misję, żeby kasę troszeczkę pod woreczek śmieci. To się akurat też chyba liczy do misji. Zobaczymy. Dopóki mogę, to zatrzymuję. Później będę najwyżej z plecaka. Znaczy nie do tej misji, dla jasności. Nie, woreczek śmieci nie liczy się do misji z Szalonym Okiem Buffalo, ale ogólnie do misji znowu zbieranie śmieci. Taka misja też jest, więc pamiętajcie, że jak wyławiacie takie różne gałęzie i jakieś tam dziwactwa i macie możliwość zatrzymania, widzicie, w przypadku żaby nie możemy zatrzymać, ale w przypadku innych rzeczy widzicie, proszę bardzo, złap określoną liczbę podwodne przedmioty, no i dwie monetki. No i dwie monetki. To jest to właśnie, o czym mówiłem, że warto po prostu wyciągać przeróżne, no i to dotyczy tak naprawdę każdego łowiska. Na każdym łowisku macie podobne rzeczy, jakieś tam gałęzie w kształcie takim, nie możecie zwracać na to uwagę, nie musicie. Wiecie, dopóki macie miejsce w plecaku, ładujcie, wychodzicie z łowiska, to później możecie to usuwać. No dużo nam się tych zielonych żab łapie, a ja się dziwiłem, jak tutaj zaczynałem nagrywać odcinki na chyba trzecim levelu, mówię, co ci ludzie tak łapią co chwilę te zielone żaby, nie? No bo dla mnie to jest, tak jak mówię, nowość, wcześniej tego nie było. To po aktualizacji się gdzieś tam... O, tutaj będzie pusty przebieg prawdopodobnie, no trudno. O nie, coś tam jest? Nie ma. Dobra, trudno. Tragedii, jak widzicie, nie ma, jeśli chodzi o strefę rzutu, chociaż no mówię, no jest to lekka blacha. To dopiero co wędkę kupowałem, ale myślę, że do Skalnego Jeziora powinno dać radę. Do Skalnego Jeziora na szczęście jest małe, wodna lilia. Plecak jest pełny, no właśnie, teraz widzicie, plecak jest pełny, więc w tym momencie trzeba wejść, kochani, w ekwipunek, w siatkę, nie, tutaj plecak. Niestety ten woreczek i wodną lilię usunąć. Oczywiście nie usuwajcie przypadkiem tych kłębków żyłek wędkarskich, bo będziecie mieli, moi drodzy, problem, bo to macie zatrzymać. Złów i zatrzymaj, tak? I włóż je do plecaka. Taka jest zasada misji. Także jeżeli byście to wyrzucili z tego plecaka, no to pewnie wam się anuluje. Akurat mamy tyle miejsca, że 5 możemy złowić. Wyjdziemy z łowiska, to wtedy usuniemy to. Pewnie znowu żaba? Nie, tym razem szmata. Będziemy ją z plecaka usuwali, bo wiem, że szmata też się do czegoś zalicza. Także tak, spokojnie możecie oczywiście tam z drugiej strony rzucać, ale tu jest o wiele więcej tych zarośli i myślę, że lepiej tutaj. Możemy jeszcze spróbować oczywiście ze środka pomostu. Ja myślę, że przy brzegu jest, moi drodzy, lepiej. Coś tam nam się znowu złowiło. Wodna lilia. Teraz już jej nie zatrzymujemy oczywiście, bo już mieliśmy wodne lilie. Próbujmy gdzieś tam rzucić. Także to jest, moi drodzy, po prostu przygotowanie do misji z Szalonym Okiem Buffalo. Jak to wykonamy, dostaniemy tą niewidzialną żyłkę. Ale ja też w następnym odcinku, łowiąc tego Szalonego Okiego Buffalo, chcę przetestować pewną rzecz, którą zrobiłem, która zadziałała, o którym jeszcze nikt nie wie i nikt nie mówił o tym na YouTubie. A jest pewna metoda, która pomoże wam bardzo mocno tego Szalonego Okiego Buffalo złapać. Także podzielę się z wami tą metodą, przetestuję, czy ona działa, bo może wtedy był błąd gry i to mi po prostu zadziałało. A teraz już to może nie działać, ale przetestujemy, zrobimy. Nic mi nie szkodzi to potestować. Pobawimy się, kochani, pobawimy się z tym. Niestety nic nam się nie chwyciło. No to cóż, to ja myślę, że, moi drodzy, po prostu zapauzuję grę i na podsumowaniu się będziemy widzieli, jak połapie, no bo tutaj myślę, że wielkiej filozofii dla was nie ma. Stoicie i po prostu cierpliwie tak długo kręcicie, aż złapiecie te 5 zielona żaba. Mam wrażenie, że żab już więcej złowiłem niż tych kłębków żyłek wędkarskich, ale jak mówię, no tak długo łowicie, rzucacie po tych zaroślach przeróżnych, aż po prostu wyciągniecie tam 5 kłębków żyłek wędkarskich i wkładacie do plecaka. I to jest cała filozofia. Także myślę, o proszę, mamy trzeci łup, także widzicie, już niewiele brakuje.
Więc widzimy się, moi drodzy, za chwilę. No i mamy, kochani, mamy, moi drodzy, 5 kłębków żyłek wędkarskich i chwast. Proszę bardzo, odebrać. Niewidzialna żyłka. No i jesteśmy gotowi do misji z szalonokim Buffalo. Także 9 odcinek uważam za udany, moi drodzy. Ja z łowiska już wychodzę. Oczywiście usunę z plecaka to wszystko, co jest mi niepotrzebne. No i widzimy się w już 10 odcinku, gdzie będziemy tego szalonokiego Buffalo łowili. Także dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, zostaw jakiś komentarz. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo to zwiększa zasięgi. Trzymaj się, cześć.